Dobry wieczór, wybiła godzina 20, a to znaczy, że czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What's Funk i warszawskim funkiem. Ja nazywam się Kuba i przez najbliższą godzinkę serwuję wam same funkowe sztosy. Nie spodziewałem się tego, ale prawie całą godzinę dzisiaj mamy już nowych kawałków. Myślałem, że ciężko będzie tak dobrać, żeby było aż tyle. A tu proszę, no poza dosłownie kilkoma, które no, mają tu swoje miejsce, o czym opowiem później, to naprawdę większość kawałków to są świeżynki. Ten pierwszy to już była nowa rzecz, taka nie do końca funkowa, ale bardziej trochę new disco, ale jakoś tak mnie od razu porwała, pomyślałem, że a, czemu nie? To był zespół Sunsets i Foreign Local, tak się nazywa zespół, i kawałek Cool, ale teraz już pani, którą bardzo polubiłem w zeszłym roku, która się teraz nazywa Addie Oasis, a wcześniej nazywała się Adeline, i właśnie w środę, w ogóle taka ciekawostka, w tym tygodniu dużo zespołów wydało w środę nowe kawałki i płyty. Dziwne, bo zazwyczaj wydaje się wszystko w piątki. No nieważne. Addie Oasis wydała nową epkę, która się nazywa Multiply. Posłuchajcie, jak pięknie brzmi ten utwór tytułowy z tej epki. My over.
początku tej audycji jest tak sterowanie nie za szybko, a wręcz będzie jeszcze wolniej. Wybaczcie mi to, proszę, ale potem nadrobimy to. Ale jednak jak słyszę takie piękne utwory, jak te, które teraz gram, to nie mogę się powstrzymać. I ten następny, to jest w ogóle super akcja, to jest zespół pochodzący z Grecji, w ogóle z Aten, który się nazywa Doris. I do tego producent, który się nazywa Jesus Lost, nie wiem jak to przeczytać, słuchajcie, napisane jest J-E-S-V-S i Lost, ale to S jest piątką. Tak sobie wymyślają teraz ludziska, a potem my to musimy czytać, radiowcy. No nic, w każdym razie nagrali taki singiel, który się nazywa All of My Love i gościnnie za wokal odpowiada tutaj pani, która się nazywa Kuki. Piękny soul, naprawdę taki, po prostu człowiek się rozpływa, jak go słucha. Więc musiałem wam go tu zapuścić. To jest angielski gitarzysta, który nazywa się Roberto Restuccia. Mało brzmi to angielsko. W każdym razie wydał teraz nowy singiel, który się nazywa Stand Up. Bardziej klimaty, nazwą bluesowo, jazzujące nawet. We'll be right back.
bity będą teraz zdecydowanie mocniejsze, a to za sprawą wydawnictwa, które dobrze znacie, jakim jest Sleeper Records. Najnowsza płyta już cała, która się ukazała tym razem, to jest artysty Polyfunctional, pochodzącego z Włoch, i wydał właśnie teraz płytę, która się nazywa New Wars. Taki bardziej też chillowy klimat jeszcze, zdecydowanie, ale no to jest wytwórnia Sleeper Records, więc nawet te chillowe rzeczy są zdecydowanie taneczne. Utwór na tej płycie, który się nazywa Wood Bout. Pierwszym utworem funkowym, takim stricte, który się pojawił w tym roku, bo już 6 stycznia, był nowy utwór Eddie'ego Roberta, czyli gitarzysty, założyciela wydawnictwa Color Red i jednego z członków i współzałożycieli The New Master Sounds. Ten nowy jego kawałek nazywa się Veiled Groove. We'll be right back.
wspomniałem na samym początku dzisiejszej audycji What's Funk, że jest kilka utworów, które nie są nowe. I te kilka utworów mam tu z tego powodu, bo wiemy już o kilku koncertach, które wydarzą się w tym 23 roku w Warszawie. I będą to oczywiście koncerty w Funkowie. Pierwszy z nich, i to jest mega sztos, będzie Cory Henry. Całkiem niedawno, jak w grudniu wydał swoją płytę live, to gadaliśmy o tym, że pewnie zaraz przyjedzie do nas, bo już tyle razy był. No i patrzcie, oto jest. Przyjeżdża do klubu Jasmine i będzie miał, słuchajcie, trzy koncerty. Trzy dni pod rząd. Zaczyna 18 marca, po czym 19-20 marca gra w Warszawie koncert. No niestety Jasmine do tanich nie należy, ale myślę, że jeżeli byście chcieli wydać pieniądze w jakimś dobrym celu, to koncert Corego Henry'ego zdecydowanie do tego należy. Gorąco, gorąco wam polecam, bo byłem już dwa razy na koncertach tego pana i to był zawsze sztos na sztos. No to, żeby was zachęcić, wersja live jego kawałka Happy Days. All I wanna do, spend my life with.
kolejnym koncertem, na który gorąco Was zapraszam i który również odbędzie się w Jazmin, tylko że w maju, a konkretnie 19, będzie koncert Bobiego Sparksa II. On się tak nazywa, Bobby Sparks II. The Second. I który wraca do nas ze swoim ostatnim projektem Paranoją. W zeszłym roku grał również w Jazmin i drugi raz będziemy go gościć. 19 maja, Bobby Sparks. To jest człowiek, który nie można powiedzieć, że jest stricte funksterem, bo to by nie oddawało po prostu całości jego twórczości. Zdecydowanie jazzman jest pewnie bardziej szerszym parasolkiem, pod którym można go zmieścić, ale on tyle różnych rzeczy ze sobą łączy, tworzy, wydziwia w swojej muzyce, że naprawdę dużo można powiedzieć. Ale jedno jest pewne, funk jest mu bardzo bliski, jak sami słyszycie właśnie z utworu pochodzącego z tej płyty Paranoia, którą będzie promował. Jest to funk najwyższych prób, można powiedzieć. Kawałek DMSR właśnie z płyty Paranoia. Pan będzie u nas 19 maja. Sex, romance.
A trzeci koncept, o którym warto wspomnieć, o którym już wspominałem wielokrotnie, bo to jest informacja, którą znamy już od prawie połowy zeszłego roku, to jest koncert Scary Pockets, którzy będą w Warszawie w Palladium 7 czerwca tego roku. Byłem na ich koncercie w zeszłym roku, jak byli na festiwalu Jazz Around i naprawdę polecam, bo jest to świetna zabawa. Oni się świetnie bawią na scenie, muzycy są po prostu fenomenalni. Pytanie tylko, z jakim przyjadą składem, ale jakikolwiek on by był, to pewnie będzie przekozacki. A może przyjadą tym samym, zobaczymy. Więc naprawdę myślę, że to jest koncert, na który nawet jeżeli nie słuchacie funku jako takiego, to warto pójść, bo oni przede wszystkim słyną, z tego zasłynęli w ogóle, grając na YouTubie, covery różnych znanych utworów popularnych, właśnie w takich wersjach funkujących. Więc większość utworów, które oni grają, znacie. Będziecie mogli sobie z nimi śpiewać, a do tego one są bardzo w tanecznych aranżacjach, więc jest to sztos. No i plus jest to po prostu świetna zabawa. To był świetny koncert, więc myślę, że ten będzie równie kozacki. 7 czerwca, Scary Pockets, a teraz jakbyście chcieli z nich posłuchać, to w ogóle właśnie parę dni temu, też 18 stycznia, wydali płytę, gdzie pozbierali wszystkie ostatnie single, które wychodziły przez jakiś czas, do jednej właśnie płyty. Nazywa się to Stinky Face i mam kawałek dla was z tej płyty, który się nazywa Good For Ya. Good for you, you're doing great out there without me. Baby, God, I wish that I could do that. I'm lost in my mind, I spent the night crying on the floor of my bathroom. You're so unaffected, a wind that don't get it. I guess good for you, you
should get in everything you want. Your body, your car, and your car is really taking on. It's like we'll never even happen. Baby, tell me what is up with that. Good for you, it's like it never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way. Wracamy do nowości, aczkolwiek ten utwór, który wam zagram zaraz, nie jest aż taką nowością, bo oryginalnie pojawił się on w 2016 roku. A to dlatego, bo wtedy pojawił się debiutancki album Kendry Morris, artystki obecnie związanej z Columbine Records, która wydała w zeszłym roku swoją kolejną już płytę, ale ten jej debiut, który był, stał się bardzo popularny wśród różnych diggerów i osób lubiących soul, no... Był wydany jakby przez nią, nigdy nie miał porządnej promocji, albo raczej dostępności dla ludzi, więc stał się dosyć szybko rarytasem, takim mało dostępnym. I teraz Columbine Records, jako że jest to jej artystka, wznawia tą płytę. Ta płyta się nazywa Bubble i dokładnie dzisiaj, nie, przepraszam, dopiero 3 marca będziecie mogli ją w tej nowej wersji zakupić i posłuchać oczywiście, bo jest odświeżona, więc lepiej brzmi, z nową okładką i tak dalej. Jeden z najbardziej żywych kawałków tej płyty nazywa się Twist and Bell. Let's go south where the days are long. Don't got a dollar, but I got you, friend. So let's leave tonight once the sun rises. Thank you.
No to teraz wracamy już do prawdziwych nowości w World Funku dzisiejszym. I to za sprawą zespołu pochodzącego z Denver, który się nazywa Demotet. Dokładnie w środę, jak mówiłem, w tym tygodniu wszyscy w środę wydali coś nowego. Pojawił się ich nowy album, całkowicie instrumentalny. No chociaż nie do końca, bo jak się go słucha, to jest parę momentów, w których coś tam podśpiewują. W każdym razie album się nazywa All Day. I tak jak Motet, różne ma te albumy, muszę przyznać. Tak ten jest zdecydowanie chyba najbardziej funkowy i najbardziej sztosowy, jaki im się udało nagrać, moim zdaniem. Świetna rzecz, naprawdę jak lubicie dobry funk, to po prostu odpalcie tą płytę, coś pięknego. Demotet i utwór otwierający całą tą płytę, który się nazywa Back Seat. We'll be right back.
dawno już nie zaglądałem do wydawnictwa Funk Night Records. Oni regularnie cały czas wydają jakiś single, ale muszę przyznać, że poszli już po prostu tak odjechane klimaty, że ta muza często tu w ogóle nie pasuje, bo tam są takie psychodele albo jakieś dziwne dźwięki, że to przestaje być po prostu taneczne bardzo często i robi się po prostu dziwne z jakimś tam trochę groove'em perkusyjnym, który też ginie często w natłoku dziwnych dźwięków, które się tam pojawiają. Więc no nie wszystko tu pasuje, co bym chciał wam zagrać. Więc z ostatnich premier wybrałem dwie. Ta pierwsza, właśnie zobaczycie, o co mi chodzi, to jest taneczna, jest świetny groove, ale no jest mocna psychodela jednocześnie i to jest Astral Quartet, zresztą nazwa już sama dużo mówi, ich kawałek Haiti. Nie, sorry, Halt. Niezła psychodela. Ale jednocześnie, no tak jak też wspomniałem, da się do tego poruszać jeszcze.
A kolejny utwór, a to już zdecydowanie bardziej klasyczno-funkowa rzecz, bo to jest cover klasyku z lat 70. Be Thankful for What You Got w wykonaniu The Soul Surfers i na wokalu Sunset. Dochodzimy do końca dzisiejszej audycji What Funk w Radiu Campus. Bardzo Wam dziękuję za obecność i słuchanie. Mam nadzieję, że takie trochę dzisiaj dziwaczne w sumie to zestawienie było, przypadło Wam do gustu. Przypominam też, że wszystkie nowości już są na naszym Spotify'u. Jest osobna nowa playlista funkowa, gdzie wszystkie nowości będę regularnie wrzucał. Oczywiście ile mi życie pozwoli. Ale te wszystkie już są, więc wpadajcie na naszego Spotify albo po prostu wejdźcie na naszą stronę warszawskifunk.pl i tam na samym dole w stopce macie linka do tej playlisty i do jeszcze paru innych. I w ogóle polecam zaobserwować nas, mamy różne playlisty. I w ogóle wpadajcie na naszą stronę. Dodam tam newsy, tam macie też info o tych koncertach, o których wspomniałem, czyli Corey Henry, Bobby Sparks i Scary Pocket. Znajdziecie tam wszystkie linki. No i będę Was informował, co tam nowego funkowego, plus oczywiście macie podcasty ze wszystkich poprzednich audycji. Tyle na dzisiaj, kochani. Dzięki wielkie za bycie ze mną. Ja przypomnę, nazywam się Kuba i to był What's Funk z warszawskim funkiem. A na koniec nowy remix od Sonic Funk Foundry razem z zespołu Skiwiff i kawałka Kałasznikow. No i to jest Disco Funk Remix, więc akurat tak zakończyć tanecznie ten piąteczek, bo trzeba dalej, nie? To dopiero początek, myślę, tego wieczoru dla większości z Was. Dzięki wielkie,
Do usłyszenia. Bye.